witam na kanale Tu Polski Rolnik. Chcę się odnieść do sprawy do ludzi, którzy nie znają się na rolnictwie, a wypowiadają się, jakby pozarli wszystkie rozumy, że im to się wszystko należy, że wrzucając filmiki, niektórzy nie mając pojęcia o rolnictwie, wypowiadają się, że zostawić ziemię, iść na etat, zobaczyć jak to jest, że rolnik to ma takie drogie maszyny i to wszystko mu się należy. Aż powiem tak, rolnik chcąc pracować na roli musi sobie maszyny kupić za własne pieniądze, a nie tak jak idzie do pracy i wszystko mu dają pod nos i jeszcze będzie wybrzydzał, że nie to, nie takie. Po prostu nie pokrywa. Jeśli jakby miał iść do pracy i ze swoimi narzędziami, ciekawe czy też by tu mu było tak fajnie, jakby musiał ponieść koszty i zarobić tam ileś. A tutaj obgadywanie rolnictwa, że po prostu należy mu się i że rolnik to ma tak rewelacja, że maszyny ma drogie. No i ma. Ale te maszyny potrzebne mu są do pracy, a nie jak większość myśli, że dla zabawy, że to wszystko za frika mu dają. Niech se zobaczy, jakie drogie są maszyny. Co z tego? Nikt nikomu nie wygaduje na stole, że ma jakieś tam auta, bo o auta się nikt nie spiera. Że jakie ma, a jak o maszyny, że rolnik ma, to już o, bo co to mu się, jak mu się to powodzi, jak nie tego. Tyle chciałem dodać. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Na razie, cześć.